wstrzymać albo nie brać udziału w głosowaniu i nie musi z tego powodu wytłumaczyć. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały według projektu druk nr 7. To jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie opinii koncepcji pochylenia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ciągłości ruchu drogowego na odcinku z zaprojektowanym przekroczeniem Cywilskiej z ulicą Papienną na wysokości cmentarza Podkowickiego. Proszę o zadawanie Pani Przewodnicząca. Komisja pozytywnie zaopiniowała koncepcję pochylenia. No i to jest też taki dość długo trwający problem i projektowanie, to w zeszłym roku miało być zakończone, termin został przesunięty, no ale szczęśliwie już jest koncepcja. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Jeśli taki... można dwa zdania na ten temat powiedzieć. Otóż wydaje się, że przybliża się to może w tej kadencji. Ja mam nadzieję, że w tej kadencji, oczekuję, że w tej kadencji ta pochylnia zostanie zrobiona i będzie to połączone z tą ścieżką, ściągiem pieszo-rowerowym. Otóż jest to wszystko w pasie drogowym i nie będzie to wymagało pozwolenia na budowę i będzie to można robić, jak będzie dobrze zrobiona ta koncepcja. Twierdzą, że na podstawie tej koncepcji będzie można zacząć to realizować. Przypomnę przy okazji, że jest realizowany chodnik, ciąg pieszo-rowerowy po prawej stronie. On nie będzie dokończony, bo to jest jakby pierwszy etap. Drugi etap właśnie to jest przejście dla pieszych z tym poszerzeniem przystanku plus ta pochylnia. Pochylnia odbija lekko w lewo, ci którzy tam oglądali, ona odbija w kierunku wjazdu na ulicę, to jest ulica Ludowa. Właśnie ten krótki odcinek to jest Ludowa, on odbija lekko Ludową. 20 metrów trzeba będzie odbić lewo, ale istnieje możliwość zjechania wtedy wózkiem i osób niepełnosprawnych. Czy ktoś w tej dyskusji chciałby zapytać? Pan Jacek? Właśnie ja chciałem zapytać, bo to będzie spójny niż ciąg pieszo-rowerowy, czy nie będzie trzeba na przykład, że rowery zjeżdżające w stronę tramwaju przeciąć pasy na skroś i wjechać na pochylnię? Nie, panie Jacku, dlatego że rowery będą jechać na prawo, a piesi będą szli na lewo. Zresztą to proszę zajrzeć do tej koncepcji, bo to tak powiem na porównanie. No, to proszę zajrzeć do koncepcji, Przede wszystkim. Proszę Państwa, po dwóch latach udało mi się przekonać Pana Migdała, żadna satysfakcja, że nie da się połączyć dwóch rzeczy na raz. Nie da się jedną zjazdem zrobić ścieżki rowerowej i puścić tam pieszych, bo po prostu szerokość i przeciwstawne funkcje są niemożliwe do realizowania. Tym bardziej, że to jest natomiast ja tylko mam nadzieję, jeśli można, i myślę, że takie pismo, jakby można było Pani Przewodniczącej zasugerować, żeby omówić to na komisji, żeby przy okazji remontu tego ciągu wyremontować te schody, które też nie są w najlepszym stanie, bo te schody wymagają już remontu. Te do cmentarza. Tam ma Pan na prawo, tak? Czy naprawa schodów była z naszych środków? Czy... Nie, ale to, ale to myślę, że przy okazji, bo... Była nasza interwencja z tej schodów w dwie kadencje temu. Tak, ale, no, ale one się już degradują i będzie to prawdopodobnie zrobione w przyszłym roku. Przez wspólnej my dajemy środki z niepełnosprawnych, tam jest poprzez 70 bodajże tysięcy złotych na przyszły rok na to zadanie. Gdyby były połączone ze środkami miejskimi, to wtedy w jednym przetargu można by zrobić w ten sposób, że zrobi się zarówno pochylnie, remont schodów i to nowe przejście i tą drugą ścieżkę. Także mam nadzieję, że... Zapoznał się Pan Jacku? Nie, to nie może, to nie chodzi, że na Pana historię, tylko że coś w dyskusji. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa mówi za przyjęciem uchwały według druku nr 8? Przepraszam, nie, 7. Pani Basia to podłożyła. 8, dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jaki wynik?
16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że lepsze uchwały w druku nr 7.